No wróciliście zmęczeni z Tel Awiwu, ale oczywiście uśmiechnięci, bo są sukcesy. I tutaj chyba na początek taka miła niespodzianka, prawdziwe śniadanie mistrzów. Widać, że prezes o was dba. Tak, wreszcie polskie jedzenie. Od tygodnia nie jedliśmy polskiego jedzenia. Już wszystko było no, ich i po izraelskie jedzenie, no ale jajeczniczkę za Jana się zjadło i kawę się wypiło i teraz można już funkcjonować normalnie i wrócić do domu. No i powoli wspominać te mistrzostwa, które skończyły się dla was takim sukcesem. Jak ty będziesz wspominać no, te medale? No na pewno w pokoju do następnych medali na ścianę powieszę. No i cieszę się, bo do historii weszłam. Bo to jest 200. medal zdobyłam dla Polski. No i cieszę się. No i mam nadzieję, że teraz na Mistrzostwach Świata zdobędę, bo jeszcze nigdy mi się nie udało, tylko miałam lekki, mały medal z Arwania. No to motywacja jest chyba idealna. Tak, oczywiście. Jeżeli chodzi o to śniadanie, jakie jest takie wymarzone śniadanie mistrzyni Marzeny Karpińskiej? Znaczy moje ulubione danie to jest, są pierogi ruskie, no, które mam nadzieję, że na mnie w domu już czekają. No to smacznego i życzę ci tych pierogów także. Dziękuję.